It is time for hope. To jest czas nadziei. God is giving us each and every one of us that if we have faith, we can also hope that we will overcome evil and we shall become holy people. Bóg daje nam teraz czas i mówi o tym, że jeżeli jest nadzieja, jeżeli jest wiara, to także jest nadzieja tego, że pokonamy to, co jest złe i tych, którzy chcą nas skrzywdzić. Our day-to-day dying will end up in triumph. We will triumph in our day-to-day dying. W dniu naszej śmierci umrzemy w triumfie. Day-to-day witnessing to Jesus Christ. Będziemy świadkami Jezusa Chrystusa. Making Jesus Christ number one in everything. Którzy powodują, że Jezus Chrystus jest pierwszy we wszystkim. It's not for nothing. I to nie jest bez powodu. At the end, we will be victorious. Pod koniec będziemy zwycięzcami. For we believe in the Lord, who, in a God who is alive. Ponieważ wierzymy w Boga, który jest Bogiem żywym. So whatever comes our way, więc cokolwiek pojawi się na naszej drodze, should not discourage us. Nie powinno nas zniechęcać. And in Romans chapter 8, verse 28, w liście do Rzymian, rozdział 8, wers 28, God says, Pan mówi, Bóg mówi, I am giving you the power to pray. Daję wam moc, abyście się modlili. When you are weak, I will lift you up. Kiedy będziecie słabi, ja was podniosę. And the same chapter we learn that for those who are, who love God, i w tym samym rozdziale czytamy, że dla tych, którzy kochają Boga, in everything something good will come out. We wszystkim, co czynią, coś dobrego się wydarzy. Now, all of us are here, my wszyscy, którzy tu jesteśmy, for various purposes, z różnych powodów, maybe you have come because you're sick. Może przyszliście tutaj, ponieważ jesteście chorzy. Well. Może jesteście tutaj, ponieważ wasz interes nie idzie najlepiej. You have experienced a storm in your life. Ponieważ doświadczacie jakiś kamień w swoim życiu. Something has been enclosing you into your family. Coś, co was zamyka w waszej rodzinie. You are having a lot of fear. Macie dużo strachu. Like the apostles who had denied Jesus Christ and they were enclosed in the house. Jak apostołowie, którzy wyparli się Jezusa i byli zamknięci w domu. Discouraged because they had betrayed someone whom they knew was doing had done a lot of things. Zawstydzeni, ponieważ zaparli się tego, który uczynił tak wiele rzeczy. Some also they were afraid of what people outside will be saying about them. A także niektórzy bali się tego, co powiedzą inni, którzy są na zewnątrz, na ich temat. If they would come out and witness to Jesus Christ, what would happen? They would be crucified like Jesus Christ. Jeżeli oni wyjdą i będą świadczyć o Jezusie, to co może się zdarzyć? Mogą zostać ukrzyżowani tak jak Jezus. But Jesus comes and breaks into their walls. Ale Jezus przychodzi i przełamuje się przez te ich mury. He regenerates them into being apostles of Jesus. Odnawia ich w tym byciu apostołami Jezusa. We are being regenerated today. My dzisiaj na nowo jesteśmy odnawiani. To continue the work that is to witness to Jesus Christ. Aby kontynuować tą pracę w tym, że mamy być świadkami Jezusa Chrystusa. W my country we have a practice of going to the streets and make a march for Jesus Christ. W naszym kraju mamy taki zwyczaj wychodzenia na ulicę i robienia marszu dla Jezusa. Now one day we were very deep in the village. Pewnego dnia byliśmy głęboko w wiosce. And we made a march for Jesus Christ. 40,000 persons. I zrobiliśmy marsz, w którym było 40 tysięcy ludzi. And it was during war. I to było podczas wojny. And there was not enough food. I nie było wystarczająco dużo jedzenia. I could see some young people carrying just only a full hand of ground nuts for their supper, for their breakfast, lunch and supper. I byli młodzi ludzie, którzy nieśli tylko garść orzechów, które musiały wystarczyć na śniadanie, obiad, kolację. And what to do? The retreat for the whole week.
I czasami miało dostarczyć na cały tydzień. And these people had come on foot. I ci ludzie przeszli na pieszo. Some had done 60 kilometers. Niektórzy przeszli 60 kilometrów. And they were singing. I oni śpiewali. That Jesus is the Lord and Jesus is the winner. Że to Jezus jest Panem i jest zwycięzcą. And we reached an area where there was a mosque. That's a place where the Muslims were going to pray. I doszliśmy do miejsca, w którym muzułmanie się modlą, do meczetu. And it was on Friday. I to był piątek. So many Muslims had come to their mosque. Więc wielu muzułmanów przyszło do swojego meczetu. But as we passed singing, they came out to see what was going on. Ale kiedy przechodziliśmy śpiewając, oni wyszli, aby zobaczyć, co się dzieje. Because that time was a time of war. The government was being fought by guerrillas, by people against the government, with fire. It was not just only rising. They were guns. Ponieważ był to czas wojny, ludzie walczyli z innymi ludźmi w bronią, nie tylko gdzieś tam rękoma. So these people wondered whether the army had come to fight them, and they came out. Więc ci ludzie, którzy pomyśleli sobie, że to może przyszła armia, która chce z nimi walczyć, i wyszli. We read a text for them and for the congregation around. I przeczytaliśmy im tekst i dla zgromadzenia, które było dookoła. It was Romans chapter 6. Myślę, że to był list do Rzymian, rozdział 6. Those who have suffered and died with Jesus Christ, they will rise with him. Ci, którzy cierpieli, umarli z Jezusem, oni razem z Nim zmartwychwstaną. And we passed by. I przeszliśmy. And we waved at the Muslims. Pomachaliśmy do muzułmanów. When we came back, kiedy wracaliśmy, we were going to save us nearby. Mieliśmy sprawować mszę niedaleko. And the Muslim leader spoke to one of them, those whom he knew. A lider tych muzułmanów przemówił do kogoś znajomego, kogoś, kogo znał. He said, I want to talk to these people. I powiedział, ja chcę porozmawiać z tymi ludźmi. Can father allow me to talk to them? Czy ojciec pozwoli mi z nimi rozmawiać? I was wondering, what will this Muslim say to these people? I ja się zastanawiałam, co ten człowiek może powiedzieć tym ludziom. I asked the Lord, Lord, give me the courage to give this person a permission. Poprosiłem Pana, aby dał mi odwagę, abym pozwolił temu mężczyźnie to zrobić. And also give the people to understand the word and make a discernment on what he's going to say, in case it will be a wrong message. Ale także, żeby dał ludziom taką mądrość, aby oni mogli rozeznać to, co zostanie im powiedziane, w przypadku, gdyby to nie było coś dobrego. To my surprise, ku mojemu zdziwieniu, this man stood up and said, ten mężczyzna wstał i powiedział, when I saw you passing by, kiedy widziałam was przechodzących obok, takich rozradowanych w tych trudnych czasach, singing that you have suffered and you have died and you will rise with Jesus Christ. I którzy śpiewaliście, że wy cierpicie, umieracie i zmartwychwstaniecie z Jezusem. I have never heard about my leader dying and rising with Jesus Christ. Ja nigdy nie słyszałam, żeby mój lider powiedział o umieraniu i zmartwychwstaniu z Jezusem. I want to tell you my followers, he said. Więc chcę wam powiedzieć, today I am converting to Jesus. Że dzisiaj nawracam się do Jezusa. I've been fighting Jesus for many years. Ja walczyłem z Jezusem przez today wiele lat. I have given my life to Jesus Christ. A dzisiaj oddałam swoje życie Jezusowi. So if some of you want to follow me, follow me. Więc jeśli ktoś z was z mojego zgromadzenia chce za mną iść, idźcie za mną. All the followers decided to follow Jesus Christ. A wszyscy ci ludzie z jego zgromadzenia postanowili iść za Jezusa. I've never been in a mosque there. I od tego czasu już tam nie ma meczetu. The witness of these young people, very simple people. Świadectwo tych młodych ludzi, prostych ludzi. Making a small sacrifice, taking 6 days, eating only small pieces of groundnuts, some sugar cane. Którzy się poświęcili, żeby przez te 6 dni jeść jakieś orzechy, może trzcinę cukrową. And the Lord made them shine with His glory. A Pan pozwolił, żeby oni lśnili Jego chwałą. And they helped others to go back to Jesus. I oni pozwolili innym, aby się nawrócili do Jezusa. Today we are celebrating the feast day of St. Andrew Danglark, a priest. Dzisiaj obchodzimy święto świętego Andrzeja, księdza. It was not easy for this man to evangelize Japan.
To wcale nie było łatwe dla tego mężczyzny, aby ewangelizować w Japonii. But he was, he had some companions, very young people, many families. Ale on miał pewnych towarzyszy, młodych ludzi z rodzinami. They said, we shall evangelize, we shall die for Jesus Christ. Którzy powiedzieli, my będziemy ewangelizować, umrzemy dla Jezusa. And because of that, they assigned Christianity has never died completely from Japan. I dlatego przez tą ich świętość chrześcijaństwo nigdy nie umarło w Japonii. We remember the Christians of the actual Christians of South Korea. Pamiętamy także o aktualnych chrześcijanach w Korei Południowej. They were tortured. Którzy byli torturowani. And the Jesuit priests went there and they were massacred with the people who, men and women. I ksiądz jezuicki, który się tam udał, zostali zmasakrowani, kobiety i mężczyźni. They were asked to choose Jesus Christ and they survive. And they don't survive, or choose Christ and they die. Oni mieli wybór, mogli się wyrzec Jezusa i przeżyć, albo pójść za Jezusem i umrzeć. The seed of their blood is still there, and many people are getting converted to Jesus Christ. To ziarno jest ciągle w tym miejscu i wiele osób się nawraca. Vietnam. Vietnam. Many priests, many bishops were imprisoned. Wielu księży, wielu biskupów było w więzieniu. I managed to meet one of the bishops who became a cardinal. Udało mi się spotkać z jednym biskupem, który stał się kardynałem. And I met him in Mexico when he was preaching the retreat of all the priests, of priests in the whole world. I ja spotkałem go w Meksyku, kiedy on nauczył dla księży z całego świata. And he gave a testimony. I on dał świadectwo. That when he was in prison, że kiedy był w więzieniu, he would be offered some bread. Ofiarowali mu chleb. And he tried to use this bread to celebrate mass. I on wykorzystywał ten chleb, aby celebrować mszę świętą. And the prisoners received the body and blood of Christ. A więźniowie otrzymywali ciało i krew Chrystusa. And he said, since he was not allowed to go back to Vietnam. I powiedział, że od momentu, kiedy nie miał pozwolenia, aby wrócić do Wietnamu, now with internet, teraz przez internet, every talk that he was giving was converting so many people in Vietnam. Każda przemowa, którą dawał, powodowało, że bardzo wiele osób w Wietnamie się nawracało. And since the people had known only the Catholics as people who died for Jesus Christ and who were the evangelizers in that area. I nie tylko ze względu na katolików, ale dla ludzi, którzy umarli ze względu na ewangelizację w tym miejscu. Every preaching that is sent to them by various Christians. Każde nauczanie, które jest im wysyłane, nauczanie przez różnych chrześcijan, it leads people to convert to being Catholics. Powoduje, że ludzie się nawracają i stają się katolikami. So the witness of that faith. Więc bycie świadkiem tej wiary has continued to reign in that country. Zaczęło królować w tym świecie, w tym kraju. Uganda, we had the same experience. W Ugandzie mieliśmy takie same doświadczenie. The missionaries were French people. Misjonarzami byli Francuzi. They had just only preached for 6 months in our country. Oni przyjechali, aby nauczać tylko przez 6 miesięcy w naszym kraju. And they were asked to surrender to the king. I oni byli poproszeni o to, aby poddać się królowi. And to choose either to commit homosexuality or not. I oni musieli wybrać, albo popełnią grzech bycia w homoseksualizmie, albo nie. The young people refused. I młodzi ludzie to odrzucili. And they were killed. I zostali zabici. And recently, when we had persecution, and many Christians were being killed in the 70s, from 71 up till to 79. I od tego czasu było wiele prześladowań od 71 do 79. The young people zdecydowali to move every third of June. Każdego 3 czerwca by foot. Aby na pieszo. Some came from Congo. Niektórzy nawet przybyli z Kongo. 700-800 kilometers. Mówimy tutaj o odległości 700-800 kilometrów.
Niektórzy przybyli z Tanzanii, Rwanda, Burundi. Rwanda, Burundi. And then they joined the very young people in Uganda. I oni połączyli się z tymi ludźmi w Ugandzie. They would walk and reach the place where their very young people died for faith in Jesus Christ. I oni poszli, szli, dochodzili do miejsca, w którym ci młodzi ludzie umarli na Jezusa. Now it has become a tradition. I teraz to się stało tradycją. Even some people take their plane or some walk, go and go by bus, by train and walk up till from Nigeria. Niektórzy ludzie nawet lecą samolotem albo jadą gdzieś pociągiem, ażeby iść aż od Nigerii, żeby iść na ten spacer. From Zambia. Z Zambii. And Malawi. I Malawi. To come and testify to what their very young people did. Young people accepting Jesus Christ. Aby być świadectwem tego, co zrobili młodzi ludzie, ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa. And so they try to die in their own way to walk to reach this spot and say, I believe in Jesus Christ and I am ready to surrender everything for him. I oni w swój własny sposób chcą dać świadectwo temu, że poddają wszystko Jezusowi i chcą iść za nim. We have so many witnesses in this country. Mamy tak wielu świadków w tym kraju. And all those are testifying that with the power of the Holy Spirit we can make it. I wszyscy dają świadectwo, że z mocą Ducha Świętego jesteśmy w stanie to zrobić. And John is testifying that when there was a time of persecution to the Christians in Rome. I Jan daje świadectwo temu, kiedy był czas prześladowania chrześcijan w Rzymie. The Lord came to speak to him and opened heaven. Pan przyszedł i przemówił do niego i otworzył niebo. Him, i powiedział mu: I have two olive trees and two lampstands. Oto oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami. There were some leaders of the church and also the community of believers in Jesus Christ. Więc to byli liderzy w kościele, a także wierzący w Chrystusa. These people had power from the Lord. Ci ludzie mają moc od Pana. They spoke against bad things. Będą przemawiać przeciwko złym rzeczom. They had the power to close up the sky. So they had the key to close heaven and to open it. Mają oni władzę zamknąć niebo, więc mają klucz do tego, aby otwierać i zamykać niebo. That was given to Peter. Pamiętamy ten klucz, który był dany Piotrowi. All of us share in that key. Wszyscy my mamy, posiadamy ten klucz. We have the power by our belief to receive heaven, or teleport us also to experience heaven. Mamy tą moc, aby dosięgnąć nieba, aby doświadczyć nieba. And the Lord says, many people tried to kill them. A Pan mówi, że wielu ludzi chciało ich zabić. And they thought they had finished them. I myśleli, że już z nimi skończyli. But the Holy Spirit came and put them back to life. Ale Duch Święty przyszedł i na nowo zwrócił im życie. And the people thought they had finished them. Ludzie myśleli, że już ich zabili. But they did not succeed. Ale im się nie udało. And the word of God says, these people, they were celebrating blood. They were celebrating Jesus Christ. A Słowo Boże mówi, że oni świętowali krew Chrystusa. So we are always celebrating the Mass. Więc zawsze, kiedy obchodzimy, kiedy celebrujemy mszę świętą, bread and wine is turned into blood of Jesus Christ. Chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa. And those who continue receiving the blood of Jesus Christ, they will be victorious. A ci, którzy nieustannie przyjmują krew i ciało Chrystusa, staną się zwycięzcami. And from Isaiah we were told, i od Izajasza, któremu powiedziane that było, by the blood of this servant, Jesus Christ, że przez krew tego sługi Jezusa Chrystusa jesteśmy uzdrowieni. And we won't take that today. I chcemy zapamiętać to dzisiaj. By your blood, Lord Jesus Christ. Że przez Twoją krew, Jezu Chryste. Can you repeat after me? Czy możecie powtórzyć za mną? By your blood, Lord Jesus Christ. Przez Twoją krew, Jezu Chryste. And please take this faith seriously. I stand against sicknesses in my chest. I chcę, żebyście to wzięli na poważnie. Sprzeciwiam się chorobie w mojej piersi. And I stand against the sicknesses in my lungs.
Sprzeciwstawiam się chorobie w moich płucach. I announce this miracle in me. I ogłaszam ten cud we mnie. I speak healing to my lungs against every sickness, against cancer. Wypowiadam uzdrowienie moich płuc, sprzeciwstawiam się wszelkim rakom. Wypowiadam uzdrowienie moich płuc. Touch your chest. Dotknijcie swojej klatki tutaj. By your blood, Jesus Christ. I powiedzcie, przez Twoją krew Jezus Chrystus. Wszystkie choroby, które są w mojej klatce, w moich płucach, w moich kościach, odchodzą. Thank you, Jesus. Dziękujemy Ci, Jezus. I praise you, Jesus Christ. Wychwalam Cię, Jezus Chrystus. By your blood, O Lord Jesus Christ. Przez Twoją krew, Jezus Chrystus. I stand in this place. Staję w tej wierze. And I declare. I ogłaszam. That the sicknesses in my heart. Że choroby w moim sercu. Are gone. Odchodzą. And I take authority. I przyjmuję autorytet. Against every sickness. Przeciwko każdej chorobie. In my lungs. In my heart, w moim sercu, wszystko, co przeszkadza mi we właściwym oddychaniu, come out. Aby teraz wyszło. In Jesus' name. W imię Jezusa. And I take authority. I przyjmuję autorytet. Standing in the blood of Jesus Christ. Stojąc w krwi Jezusa Chrystusa. And I command all the sicknesses in my abdomen. I rozkazuję wszelkie choroby w moim brzuchu. Dotknijcie swojego brzucha. In Jesus' love there. In Jesus' name. All the sicknesses in my intestine. Które są w moich wnętrznościach. In my stomach. W moim żołądku. In my kidneys. W moich nerkach. Out. Wejdźcie. In Jesus' name. W imię Jezusa. And by the blood of Jesus Christ. Przez krew Jezusa Chrystusa. Jestem uzdrowiony. Thank you, Jesus. I praise you. And I take authority. I przyjmuję autorytet. In the name of Jesus Christ. W imię Jezusa Chrystusa. By the powerful blood of Jesus Christ. Przez moc krwi Jezusa Chrystusa. And I touch my shoulder. I dotykam moich ramion. My shoulder. Moich ramion. To represent all the sicknesses in my bones. Które reprezentują wszelkie choroby w moim ciele. And I speak healing. I ogłaszam uzdrowienie. In every part of my blood. W każdej części mojej krwi. In every part of my bones. W każdej części moich kości. By the blood of Jesus Christ. Przez krew Jezusa Chrystusa. I am healed. Jestem uzdrowiony. Thank you, Jesus. I praise you. Dziękuję Ci, Jezu, oddaję Ci chwałę. And I take authority. I przyjmuję autorytet. In the name of Jesus Christ. W imię Jezusa Chrystusa. And I declare. I ogłaszam. Every bad thought in my head. Wszystkie złe myśli w mojej głowie. Every sickness in my brain. Wszystkie choroby w moim mózgu. All the tumors in my brain. Wszystkie guzy w moim mózgu. I command you to come out. Rozkazuję wam wyjść. And by the blood of Jesus Christ. I przez krew Jezusa Chrystusa. I declare myself. Ogłaszam. Free. Że jestem wolny. From the sicknesses. Od chorób. That were attacking my brain. Które atakowały mój mózg. Thank you, Jesus Christ. Dziękuję Ci, I praise you, oddaję I worship chwałę, you, and I glorify you. In Jesus' name, w imię Jezusa, I speak to my nerves. Przemawiam do moich nerwów. By the blood of Jesus Christ, że przez krew Jezusa I Chrystusa rozkazuję all the nerves that were asleep. Wszystkie nerwy, które in my spinal cord, w moim kręgosłupie, in my legs, w moich nogach, every sickness, wszelkie choroby, every pain. Każdy ból, I declare, ogłaszam, by the blood of Jesus Christ, że przez krew Jezusa the healing Chrystusa, power, the miracle, cud. Thank you, Jesus Christ. Dzięki Ci, Jezus. By the blood of Jesus Christ, przez krew Jezusa Chrystusa jestem uzdrowiony. Thank you, Jesus Christ. Dziękuję Ci, Jezus Chrystus. I praise you. Daję Ci chwałę. I speak to myself. I mówię do siebie samego. Against every sin I have committed. Przeciwko każdemu grzechowi, który I have already repented. On my sins. Już się nawróciłam od and by the wounds of Jesus Christ, przez rany Jezusa Chrystusa, through the sacrament of confession, przez sakrament I am here. Jestem uzdrowiony. I am now filled with the Holy Spirit. Jestem teraz wypełniony Duchem Świętym. And I receive the Holy Spirit i przyjmuję Ducha Świętego into my entire being. Na mojego so put your hands. Podnieście swoje that's the humility to jest of receiving. I receive teraz everything. Przyjmuję wszystko. I am restored jestem odnowiony into a child of God. Jako dziecko Boże. And
I have received the Holy Spirit i przyjmuję Ducha Świętego i moc, to move aby poruszać się as a daughter of God. Syn i córka Boża. I am born again. Jestem narodzony and na I will move i będę poruszać się w zwycięstwie against sins. Przeciwko grzechom. Dziękuję Ci, Jezu. I am blessed. Jestem błogosławiony, uświęcony. Jestem wolny od wszelkiego przekleństwa. Jestem błogosławiony dzieckiem Boga. Dziękuję Ci, Jezu. Oddaję Ci chwałę, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. So keep your hands up. Trzymajcie Wasze dłonie wysoko i przyjmujcie wylanie Ducha Świętego, who connects us to heaven, który nas łączy z niebem, who makes us married, który powoduje, że to heaven. Jesteśmy w małżeństwie z niebem. And the risen Lord, a zmartwychwstały Pan gets connected to you, łączy się z Tobą in the power of the Holy Spirit, w mocy Ducha Świętego. And you are born again, jesteś na nowo narodzony. We receive i przyjmujemy the inheritance, dziedzictwo of all the things that are in heaven, wszystkich tych rzeczy, które są w niebie. Through Jesus Christ, przez Jezusa Chrystusa, life, który powoduje, że żyjemy w Nim. Receive an anointing of the Holy Spirit. Przyjmijcie namaszczenie Ducha Świętego. And the word of God says to us, a Słowo Boże mówi, you have decided to refuse everything that is evil. Decydujesz się odrzucić wszystko, co jest złe. I now release an oil of gladness into you. I teraz daję Ci olejek radości. I release an oil of gladness into you. Uwalniam olejek radości na to. So the life of God is flowing into you and activating the anointing you got on the forehead when you received the Holy Spirit. Więc Duch Święty jest w Tobie i to namaszczenie, które dostałeś na czoło, kiedy przyjąłeś Ducha Świętego. Also the anointing you received when you were selected from being the son of the old Adam to becoming the child of God, born again. A także to namaszczenie, które otrzymałeś, że już nie jesteś starym Adamem, zostałeś na nowo narodzony. Free from satanic powers. Uwolnienie od mocy szatańskiej. So whatever the devil was trying to inflict on you, więc cokolwiek diabeł próbował zrobić nad tobą, to już odchodzi. And the blood of Jesus Christ cleanses you. I krew Jezusa Chrystusa cię oczyszcza. The sacrament of reconciliation we receive now. Przez sakrament pojednania, który otrzymaliśmy. And you receive the Holy Spirit. I przyjmujesz Ducha Świętego. You are born again. Jesteś na nowo narodzony. Into a son. Jako syn. Into a daughter of God. I córka Boża. And we are reigning on this earth by the power of the Holy Spirit. Jesteśmy tutaj na tej ziemi jak w mocy Ducha Świętego. All the sicknesses that have been putting us down, come out. Niech te wszystkie choroby, które nas zniewalają, one wyjdą. Everything that has been belittling us. Wszystkie te choroby, które się do nas przyczepiły. And all these things that have been becoming sins dwelling in our hearts. A także te wszystkie grzechy, które zamieszkały w naszym sercu jako sexual immorality, seksualna, wyjdźcie. Pornography, out. Pornografia, wyjdź. Drunkenness, out. Pijaństwo, niech wyjdzie. This tendency to quarrel with people, the division in us, in our family. Te tendencje do kłótni z ludźmi, te podziały w rodzinie. To, co miało zniszczyć rodzinę, niech teraz wyjdzie w imię Jezusa Chrystusa. From getting committed to Jesus Christ. To wszystko, co nam przeskazało, aby zostać, oddać się Jezusowi, my w naszym kapłaństwie. The ministerial priesthood. W tym kapłaństwie naszym. And also the priesthood of all of us. A także kapłaństwo nas everything wszystkich. That has been discouraging us in prayer. Wszystko to, co nam przeszkadzało w modlitwie. We break that power in Jesus' name. The laziness that has been coming. Chrystusa. The tiredness that has been stopping us from going to church. To zmęczenie, które nam nie pozwalało usiąść do kościoła. We've been blinded about the love of God. To, gdzie byliśmy niewidomi na miłość Bożą. Out. Niech teraz wyjdzie. We are seeing the glory of God now. Chcemy widzieć chwałę Bożą teraz. Shine on us, Lord. Ona nad nami lśni, Panie. Shine on me, Lord. Niech lśni nade mną, Panie. Let your glory come. Niech Twoja so chwała przyjdzie. Ask the Lord, shine on me, Lord. Więc poproście Pana, aby On lśni shine nade mną, on me, Lord. Lśnij nade mną, Panie. Shine on me, Lord. Lśnij nade shine mną, Panie. On me, Lord.
będę go oglądał. Zobaczę Twoją chwałę. Jeśli będę go oglądał. Będziemy zabrani do nieba. So, Father God, Boże Ojcze, come to us in a new power of the Holy Spirit. Do nas w nowej mocy Ducha Świętego. Jesus, release your spirit upon us. Let your people experience that they are loved. Those who thought they were not loved. Ci, którzy myśleli, że nie są kochani. Those who thought they were finished. Ci, którzy myśleli, że są skończeni. Those who thought sicknesses were killing them. Ci, którzy myśleli, że choroby ich zabiją. Those who have been giving up. Ci, którzy się poddawali. Shine on us. Panie, lśnij nad nami. Bring a new life into us. Przynieść nowe życie w nas. I speak holiness into us. Wypowiadam świętość w nas. We are born again. Jesteśmy na nowo narodzeni. The oil of gladness. Olejek radości. Receive the oil of gladness. Przyjmij olejek radości. The joy of the Lord is our strength. Radość Panu jest naszą siłą. What other joys cannot save us? Inne radości nie mogą but nas the joy zbawić, of the Lord, ale radość Pana. He is the Lord of life. On jest Panem życia. And our God is alive. I nasz Bóg jest żywy. Even those of our people who have died. Nawet ci, którzy umarli. Since they have died with the grace of God. Odkąd oni umarli, we have not lost them. Nie straciliśmy. They are in the hands of their Father oni and our Father. W rękach, swojego i naszego Ojca. And may we grow i niech my wzrastamy w świętości. So that one day we will meet them face to face. Abyśmy któregoś dnia spotkali ich twarzą w twarz. And we refuse to accept the devil. I odrzucamy przyjęcie diabła. Taking us away from experiencing that our dead and experiencing good life with the Father. Który próbuje nam mówić, że nasi zmarli nie są postępowani. I wracamy, że oddajemy Bogu, który jest naszym Bogiem i Bogiem. We thank you, Lord, for that grace. Dziękujemy Ci, Panie, za we shall not remain in blindness. Nie pozostajemy death will not blind us. Niech śmierć nas because nie oślepi. Death has been defeated by ponieważ Jesus Christ. Śmierć została pokonana we przez Jezusa our relatives alive in Jesus Christ. Widzimy naszych krewnych żyjących and w Jezusie Chrystusie. Will not make us dead. A grzech nie spowoduje, że będziemy from sin. We are alive z grzechu. Jesteśmy Jesus. W Jezusie. Thank you, Lord. Dziękujemy Ci, Panie. So remain in that silence to experience the Holy Spirit moving in your entire life. Aby doświadczyć poruszenie Ducha Świętego w naszym całym życiu. And you know that the Holy Spirit is in you. You don't need to look around. Look, He is moving in your whole being. Duch Święty jest w Tobie. Nie musisz się nigdy gdzie rozglądać. On porusza się w Tobie. Usuwa smutek. Removing fear. Usuwa strach. Removing discouragement. Usuwa wszelkie removing to, co się burning the sicknesses there. Wypala wszelkie choroby. You are being filled with all the love you have missed in your life. Jesteś wypełniony całą miłością, której Ci brakowało w Twoim życiu. I recognize also people feel the chest is full of, as if it is anger. Let it come ja rozpoznaję, że to są ludzie, którzy czują takie doświadczenie, że ich cała klatka piersiowa jest wypełniona złością. Wszystkie te rzeczy, które w tobie mieszkają, teraz wychodzą. The head, which was filled with so many disturbances. Ta głowa, która była wypełniona tyloma problemami, staje się lżejsza. No headaches. Nie ma już bólu głowy. Some things have taken over our thinking and we are losing memory. A te rzeczy, które powodowały, że traciliśmy pamięć. Now we are getting lighter. Teraz stajemy się lżejsi. Our eyes were weighed down with tiredness.
Nasze oczy były zmęczone, były takie przemęczone. Spotykaliśmy się z rozczarowaniem. So many pressures in our life are gone into our heart. Tak dużo ciśnienia, presji w naszym życiu, w naszym sercu. Now the joy of the Lord is our strength. A teraz radość w Panu jest naszą siłą. Our love towards people had died out because of what they did to us, but we are forgiven and now we see them with new eyes. Nasza miłość w stosunku do innych ludzi umarła, ale teraz, skoro jest nam wybaczone, będziemy na nich patrzeć innymi oczami. If you don't experience anything, say, Lord, remove this darkness from me. Jeżeli niczego nie doświadczasz, powiedz, Panie, usuń tę całą ciemność ze mnie. That I may see you as light of my life and I may shine also. Abym zobaczyła Cię jako światło mojego życia, abym mogła również szczęśnić tym światłem. Don't close your heart. If something's happening to your heart, let the power of the Lord move there. Nie zamykaj swojego serca. Jeżeli doświadczasz czegoś, pozwól, niech moc Boża się w nim porusza. Flow of God's life like rivers in you. Przepływają przez ciebie teraz rzeki wody. As if you are experiencing rain in you, a shower. Jakbyś doświadczał deszczu, takiego prysznicu w sobie. Thank you, Jesus. Dziękujemy Ci, for making us experience heaven. Za to, że dajesz nam doświadczyć nieba. Że możemy stać się świadkami so many other people will be meeting. Abyśmy mogli dla wszystkich ludzi, thank których you, because spotkamy. You are, when you speak, you are the word of life. I dziękujemy Ci za to, że kiedy Ty mówisz, stajesz się słowem and życia. When you come and you are restoring us. Gdy przychodzisz, nas odnawiasz. And now thank you. I dziękujemy Ci, you are going to come to us also as the bread of life. Że Ty przyjdziesz także do nas jako chleb życia. Że nasze całe jestestwo to nie będziemy my, but you living in us. Ale to będziesz Ty, który w nas we żyje. Thank you, Jesus Christ. Dziękujemy Ci, Jezu Chrystus. Oddajemy may Ci this chwałę. Experience flow into our families. Niech ten doświadczenie przepływa przez nasze and rodziny. We live to witness to you. I będziemy żyć, aby być to świadkami. Many families, dla wielu to many ludzi. People. They experience this joy. Aby doświadczyli tej radości. Thank you, Jesus. We praise you. Dziękujemy Ci, Jezu, wychwalamy Cię. And let it happen now as we raise up our prayers. Niech to się stanie teraz, kiedy będziemy for our sisters and brothers modlitwy, kiedy będziemy się who have stawić, written their intentions here. Some of them have their photographs here. Ci, którzy mają ze sobą fotografię. We want to bring all members of our family to you. Chcemy, abyś Panie wysłuchał wszystkich członków naszej rodziny, those tych, right. Którzy są chorzy. Chcemy ich oddać Tobie, that they experience your glory. Niech oni doświadczą Twojej chwały. They experience healing. Ci, którzy są chorzy, aby want zostali to you all those who have been seeing problems. Ci, chcemy przeprowadzić tych wszystkich, którzy mają problemy. That you are there and that they are winners. I Ty chcesz, Panie, żebyś Ty ich uwolnił. We want to bring to you all our parishioners. Chcemy przynosić do Ciebie bring to you our nation, wszystkie narody, all the nations, wszystkie narody, that they may experience not death, but life. Aby one doświadczyły nie śmierci, shine, ale życia. Shine with your glory upon us. Lśnij swoją chwałą nad nami. That we may be witness of this. Abyśmy stali się świadkami tego. In your name we pray. W Twoje imię się modliliśmy. So, Father is going to lead us into this prayers of intercession, praying for the whole church and in communion with the whole church. For deliverance, for a new life. Ojciec nas poprowadzi teraz w modlitwie wstawienniczej za Kościół, za wszystkich ludzi w Kościele. Żebyśmy stali się świadkami Jezusa Chrystusa, który jest żywym, który jest zmartwychwstałym Panem.